Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla wagi zodiakalnej, ascendentalnej, w słońcu, w księżycu. Kochani, jeśli macie ten znak, to zapraszam wszystkie wagi. Dobrze, zaczynamy od tarota, potem runa na szczęście, na koniec horoskop. No dobrze, zobaczmy. Co w tym miesiącu będzie dla wagi najważniejsze? Najważniejsze, co będzie? Oczywiście, moi drodzy, najważniejsze będzie świętowanie, jakaś uroczystość, którą macie w marcu. Tylko uważajcie, bo tutaj jest ryzyko jakiejś sprzeczki, jakiegoś zamieszania z kobietą, która jest bardzo żywiołowa, dynamiczna. Także może być spór z błahej rzeczy, która jest nie tak ważna być może, okaże się problematyczna, tak? Także na to uważajcie. Podczas jakiejś uroczystości. Tutaj też może być kobieta rywalka w waszym życiu towarzyskim. O, tak bym powiedziała. Dobrze, co ci się uda, co się powiedzie wadze w marcu? Co się uda? Co się uda? Uda się, moi drodzy, jakiś plan powrotu kogoś do waszego życia. Powrotu kogoś sympatycznego, kto był twoim przyjacielem albo nadal jest, powróci i wyjawi jakąś tajemnicę. Tutaj też uda ci się otworzyć na jakąś nową wizję, na ważną sprawę. To na pewno ci się uda, że zobaczysz coś w innym świetle, że możesz zacząć działać nie tylko z kimś, ale że możesz zacząć działać też właśnie i to, co już uznawałaś, droga wago, za niemożliwe, to nagle ujrzysz to w innym świetle i stanie się dla ciebie możliwe. O, to ci się powiedzie. Twoje uczucia w marcu, uczucia wagi. Jakie będą? Uczucia, powiem szczerze, że ktoś będzie w uczuciach dominował. Ktoś nie mówi prawdy, nie jest szczery. Ukryte uczucia, zablokowane uczucia. Ktoś chce dominować. Nie podoba mi się w tym właśnie czytaniu taka sprawa, że tutaj albo partner, albo ktoś, z kim jesteś związana, mąż, przyjaciel, ktoś coś może ukrywać i blokować cię na nowe spojrzenie nawet, że ty jesteś zablokowana całkowicie i oszukiwana przez dominującego. To jest mężczyzna z żywiołem ognia, baran, lew, strzelec, on może być w ascendencie, ale on dominuje w tym miesiącu, blokuje cię, oszukuje i nawet ty nie masz chęci w tym całym chaosie pomyśleć o sobie nawet. Także bardzo kiepsko to wyszło. No niestety czasem tak wychodzi, że jest to jakiś dyktator koło was. Kreuje się na dyktatora ktoś. Finanse twoje, droga wago, finanse.
Kochana, w finansach jest dosyć stabilnie, tylko że tak, te finanse są wspólne. Finanse są też przeznaczane na pewnego rodzaju przyjemności. Finanse są przeznaczane dla rodziny, dla młodych osób. Tutaj jest pewien impas w finansach. One niby są, ale są z przeznaczeniem, tak? Tutaj musisz się zastanawiać, na co wpierw wydać pieniądze, jak ustalić te priorytety, bo te finanse krążą koło ciebie. One są z pewną energią taką dynamiczną, ale ty masz za dużo wydatków i za dobre serce, żebyś te finanse trzymała dla siebie. Tak, tak to wygląda. Ale finanse będą, tak? Twoje zdrowie w marcu. Jakie zdrowie? Jak ze zdrowiem wychodzi? Uwaga na stawy kości plecy, przeciążenia. Może potrzebna będzie jakaś rehabilitacja. Uwaga na układ moczowy, na też sprawy hormonalne, ale też sprawy związane właśnie z układem nerwowym. Tu mogą być jakieś stresujące sytuacje, które wyzwolą w Was takie poczucie chaotyczności i też to może się, to są też może sprawy hormonalne, które przekładają się na emocje, bardzo zmienne emocje widać. Niestabilna waga pod względem hormonalnym i emocjonalnym, tak? Stawy kości. No, takie zdrowie troszeczkę do kontroli. Uwagi. No i kochani, rada na marzec, rada dla Was. Tak, pozałatwiajcie wszystkie sprawy z przeszłości, które dawno powinny być załatwione. Może być wiadomość od kobiety z urzędu, która będzie bardzo szczęśliwa, przyniesie Wam dużo radości. Także rada, aby odbierać wszystkie telefony, czytać maile, załatwiać sprawy sądowo-urzędowo-administracyjne, bo to przyniesie dużo radości i takiego szczęścia. Radujcie się, cieszcie się z tego przeznaczenia, które macie, cieszcie się, bo przyjdą dobre nowiny dla Was i dla Waszej rodzinki, tak, dla dzieci również. No dobrze, kochani, tu jest fajnie, wszystko jest ciekawie, bardzo ciekawie uwagi. I teraz runa, na szczęście, runa Sowillo. Słońce, oświecenie, wola, dynamizm, siła życiowa, która Was nie opuści, poczucie zwycięstwa, powodzenia, zaszczytu, sukcesu. Ta błyskawica, która ostrzega. Jest dużo żywotności w tej runie, jest też szansa na to, że ta runa otacza blaskiem każde Twoje działanie. Także dużo słońca, dużo oświecenia i dużo radości. Noście tą runę przy sobie, a ona przyniesie Wam dużo radości i szczęścia. No, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, kochani.